dun 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 dun. Witam serdecznie. Zabieram Was w podróż na szlaku dźwięków skrzyżowania kultur. W tym odcinku o indonezyjskim Angklungu. Angklung to niezwykły instrument należący do rodziny idiofonów, czyli instrumentów samobrzmiących. Wykonany jest całkowicie z bambusa. Pochodzi z wyspy Jawa. Jawa jest częścią Indonezji. Indonezja składa się z kilkunastu tysięcy wysp. Angklung zbudowany jest z bambusa. Wykonuje się go w ten sposób, że ścina się łodygę bambusa kilkanaście centymetrów ponad ziemią, aby dalej korzenie mogły rozrastać się, żeby nie zniszczyć takiego bambusa. Ścina się też bambus tylko dwa tygodnie w ciągu roku, kiedy słychać dźwięk cykad. To jest taki rytuał. Jeżeli zetnie się właśnie w tym czasie bambus, to tylko z takiego możemy wykonać angklung. Angklung powstał w końcu XVIII wieku i rozszedł się po całym regionie. Znany jest w wielu państwach, które sąsiadują z Indonezją. To jest jeden angklung, ale można zbudować całe orkiestry angklungowe. Taka orkiestra stoi właśnie tutaj. Na zespole angklungowym może grać i jedna osoba, i są tacy zdolni muzycy, którzy to potrafią, ale może też grać cały zespół ludzi. Angklung ma znaczenie symboliczne w Indonezji. Składa się z mniejszych rurek i większych rurek bambusa. Mówi się, że te większe to jest symbol ludzi bogatych, takich, którzy mają władzę i mają moc, aby opiekować się biedniejszymi i takimi z niższych stanów. Angklung stał się instrumentem narodowym Indonezji i jest tożsamością ludzi pochodzących z wyspy Jawa. Angklung składa się z bambusowej ramy i tutaj tych bambusowych rurek. Tych rurek może być trzy, tak jak w przypadku tego angklunga. Mogą być tylko dwie, a może być cztery. Duży angklung brzmi nisko. Mały angklung brzmi wyżej. Jeszcze mniejszy, jeszcze wyżej. Technika gry na angklungu polega na tym, że trzymamy jedną ręką ramę, a drugą ręką potrząsamy. Pewnego razu w dawnym Meksyku żyła sobie dziewczynka o imieniu Akustal. Mieszkała ze swoją babcią szamanką. Ta babcia potrafiła uleczyć najróżniejsze choroby. Jak kogoś bolała głowa, brzuch czy inna część ciała, to przychodził do babci, a ona zawsze znajdowała właściwe lekarstwo. Ale jak ktoś przychodził ze złamanym sercem, zasmucony, ona mawiała: ojej,
jakże ciężko uleczyć jest taką osobę. Gdybym znalazła ziarenko szczęścia, które potrafi rozpogodzić nawet najbardziej smutną duszę, wtedy świat byłby bez smutku. Akustal postanowiła wyruszyć w podróż, ażeby odnaleźć takie nasionko. Następnego dnia wybrała się w podróż do sąsiedniej wioski. Ale kiedy doszła do domu ludzi bogatych, zobaczyła ludzi pełnych kłopotów. Kiedy dotarła do domu ludzi biednych, to również spotkała ludzi, którzy mieli swoje problemy i byli smutni. Akustal zrozumiała, że niezależnie od tego, czy jesteśmy bogaci, czy biedni, to każdy ma jakieś swoje problemy duszy. I zasmucona Akustal zaczęła wracać w kierunku domu. Ale była już zmęczona i położyła się pod drzewem i usnęła. Nagle się obudziła i wokół siebie zobaczyła mnóstwo nasionek. Podniosła jedno z nich i nagle usłyszała niesamowity dźwięk, wzięła drugie nasionko, dołączyła do pierwszego i zaczęła się bawić. Ciach, 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 ciach. O, nasionka zaczęły wydawać niesamowity dźwięk. Ciach, 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 ciach. Rozradowana Akustal zebrała wszystkie nasionka spod drzewa, włożyła do wielkiego worka i rozradowana pobiegła do babci. A ta, jak zobaczyła te nasionka, powiązała je ze sobą i zaczęła nimi wymachiwać i wydawały one niesamowity dźwięk. Ciach, 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 ciach. Tak oto powstał instrument ciachcia, który szamani wykorzystują do wprawiania siebie w trans, ale również do tego, żeby uleczyć smutną duszę.